No nie mogłam się dobudzić. Właściwie to ojciec zwlókł mnie z łóżka, ale później dał mi spokój, bo byłam jak nieprzytomna. Nie miałam kaca, ani nic z tych rzeczy. Tylko za nic nie mogłam sobie przypomnieć, gdzie wczoraj byłam i co robiłam. Słyszałem, że tak działają pigułki gwałtu. Ja też o tym słyszałam. Dlatego jak trochę się pozbierałam, to zadzwoniłam do pracy i powiedziałam, że biorę dzisiaj dzień wolny. I poszłam do przychodni. Ale ginekolog przyjmie mnie dopiero jutro rano. Ale myślisz, że... Michał, ja nic nie pamiętam. Ani gdzie byłam, ani z kim. Wiem tylko, że wczoraj płacili nam pensję, a w torebce nie było ani portfela, ani komórki. Nie wiem, może powinna zgłosić to na policję. I co im powiem, jak nic nie pamiętam? Te przeklęte pigułki. Człowiek nie pamięta, co się z nim działo nawet parę godzin wcześniej, zanim to świństwo połknie. Przepraszam, ja słyszałam, co pani mówi. Proszę siedzieć. Jeżeli pani przypuszczenia są słuszne, to trzeba to sprawdzić. Bo obecność flunitrazepamu w organizmie jest wykrywalna do 24 godzin, a potem niestety już nie. A z GHB jest jeszcze gorzej. Może już jest za późno? Nie, no miejmy nadzieję, że nie. Ja mam testy w aptece. Zaraz je pani przyniosę.